Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj przyjaciel naszego kanału Mateusz Lachowski, korespondent Polsat News. Cześć Mateusz. Cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu. Pojawiają się coraz więcej informacji, pojawia się na temat ukraińskiej kontrofensywy. Sam prezydent Zełenski powiedział dość takie mocne słowa, że żaden z sojuszników Ukrainy nie może oczekiwać czy wymagać od Ukraińców dużych postępów, bo nie będzie przelewana ukraińska krew na darmo. Podobnie wypowiedział się w amerykańskich mediach Walerij Załużny, który sam stwierdził, że wywierana jest dość duża presja na siły zbrojne Ukrainy. Mateusz, jak to wygląda? Czy ukraińska kontrofensywa przebiega tak, jak to było wstępnie zaplanowane, czy jednak może mamy jakieś problemy na froncie? Ja tylko zacznę od tego, że jestem w tej chwili w Warszawie, żeby też Państwo nie pomyśleli, że tak spokojnie i ładnie jest w Ukrainie, bo wróciłem na kilka dni. To jest bardzo dobre pytanie, które zadałeś, bo sam byłem obecny na konferencji z prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Tam obaj prezydenci mówili o tym, to było kilka dni temu, tam obaj prezydenci mówili o tym, że ta kontrofensywa ma miejsce, ona idzie powoli, wieś po wiosce, gospodarstwo po gospodarstwie, natomiast trzeba też powiedzieć sobie szczerze, że wydaje się, że po miesiącu kontrofensywy, bo za chwilę będzie miesiąc, tak myślę, że szósty wysadzenie tamy w Nowej Kachowce to jest taki symboliczna data początku tej ukraińskiej ofensywy, natomiast siódmy to już jest takie potężne natarcie, zwłaszcza na froncie zaporowskim i w rejonie Wilki i Nowosilki na południowym Donbasie. No i odzyskali Ukraińcy przez ten czas 159 km2 terenu. O tym poinformowała Hanna Maliar wczoraj, czyli wiceminister obrony. To jest 29 km2 więcej niż jakieś półtora tygodnia temu, jak o tym wcześniej informowała o pierwszych sukcesach. No i właśnie pytanie, czy to są sukcesy, no bo dokąd doszli przez ten czas Ukraińcy? Przeszli przez pas przesłaniania i w kilku miejscach uderzyli na pierwsze linie rosyjskiej obrony. W większości z tych miejsc, których atakują, zwłaszcza na froncie zaporowskim, tych linii obrony jest przynajmniej 3, a są takie miejsca, gdzie podobno jest 5. Natomiast to już trochę bym jednak włożył chyba na jakieś linie, to już chyba takie linie pomocnicze bardziej, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby aż tyle zdążyli Rosjanie zbudować. Natomiast na tym froncie południowym, ponieważ o tym, że tam będzie kolejne natarcie ukraińskie, mówi się od jesieni. I ja pamiętam te plotki, które były w Ukrainie, że w grudniu dojdzie do tego uderzenia już. Zresztą były takie plany, może też to teraz warto powiedzieć, że te plany... No, przecież były informacje o tym, że czekają na, jak to się mówi, zmarznięcie ziemi i to wtedy też to wszystko ruszy. Tak. Oni czekali na okno pogodowe, natomiast okno, wtedy pogoda była tak fatalna, ona właściwie się do stycznia nie zmieniała, a w styczniu już było za późno, bo Rosjanie podciągnęli od wody tych zmobilizowanych i zaczęli swoje ataki pod Bachmutem, więc wtedy Ukraińcy zmienili plan i stwierdzili, że czekają na ten moment, kiedy zobaczyli też, że jest gotowość bardzo duża do obrony w tym terenie. On jest wysycony żołnierzami, między innymi wycofanymi spod Chersonia w listopadzie, i zdecydowali się, że poczekają, aż dostaną ten sprzęt, bo liczyli, już były takie przebłyski, informacje, że dostaną czołgi. Te czołgi dostali i użyli ich, natomiast proszę Państwa, teraz dochodzą do mnie takie informacje od konkretnych żołnierzy ukraińskich, od oficerów, że same walki o Bachmut były oparte na tym, że tam nie było żadnej logiki praktycznie operacyjnej, natomiast była taka logika, że była informacja odgórna, polityczna, że ten Bachmut jest kluczowy, jeśli chodzi o przekazanie samolotów. Że ktoś na Zachodzie obiecywał te samoloty i że ukraińskie kierownictwo polityczne miało takie podejście, że trzymanie Bachmutu podwyższa, jakby w pewien sposób podwyższa możliwości negocjacyjne Ukraińców, bo pokazuje, że Rosjanie nawet Bachmutu nie potrafią zająć. Więc Ukraińcy, byleby tylko zdobyć tą zdolność, której w końcu nie zdobyli, robili bardzo wiele, żeby dostać jak najwięcej tego sprzętu, bo ten sprzęt jest kluczowy. To jest pierwsza odpowiedź na jakby moje pytanie, czy kontrofensywa przebiega w taki sposób, jak Ukraińcy by chcieli. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem ona przebiega na tyle, na ile może przebiegać w tych warunkach. Może nawet inaczej, może nawet to nie jest kwestia tego, co by chcieli Ukraińcy, bo oni zdają sobie sprawę z tego, że te możliwości są ograniczone. Natomiast chodzi przede wszystkim o to, że ta kontrofensywa nie przebiega w taki sposób, jak chciałby tego Zachód i sojusznicy Ukrainy. Bo musimy sobie powiedzieć wprost, a ja jestem poza tym tygodniem teraz
tydzień spędzam miesięcznie w Polsce, od 16 miesięcy albo i krócej, zazwyczaj jestem w Ukrainie i moje poczucie jest takie, że najbardziej na koniec wojny to czeka Zachód, Polska, no Ukraińcy też czekają, już się też nie może część ludzi doczekać, czy w Kijowie, czy na zachodzie Ukrainy, natomiast żołnierze raczej, oni czekają na zwycięstwo, nie na koniec wojny. Nie ma takiego sformułowania mir, w sensie, że nie ma takiego sformułowania, że pokój. Jeśli się rozmawia z Ukraińcami, na co oni czekają, to oni czekają na zwycięstwo, na peremochę, na pobiedę po rosyjsku. I tak jest to sformułowanie mówione. Ja ostatnio usłyszałem w Kijowie od jednej z deputowanych Wierchownej Rady po prostu jakąś perspektywę, że ta wojna będzie jeszcze trwała lata i że część jest polityków ukraińskich, która jest na to przygotowana, bo oni wiedzą, że ewentualnie ta wojna może po zakończeniu się po prostu znowu się zacząć, bo Rosjanie, no oni też mają perspektywę tego, że oni jakieś działania zbrojne z Rosjanami mają od lat 9. U nas ta wojna nie funkcjonowała w ten sposób, nie było jej w takim odczuciu społecznym, a ona była. Oczywiście na zupełnie inną skalę niż teraz, ale jednak była. Jakieś działania zbrojne trwały, nawet pasywne, nawet jakby to było strzał raz na jakiś czas, to jednak coś się tam działo i trzeba było zabezpieczać ten teren. To jest jakby kwestia jeszcze ukraińska. No ostatni jakby temat, o który zapytałeś, no to ja się nie dziwię, że Walerij Załóżny mówi takie rzeczy, no bo on wie, że on ofensywę zaczął bez rzeczy, której no Polacy by ofensywy, gdyby byli w wojnie, czy Amerykanie, czy Anglicy, czy Francuzi, bez przewagi powietrznej nie zaczynaliby ofensywy. Ukraińcy zaczęli, wszyscy o tym mówili, że tak będzie, że trzeba będzie tak zrobić, trzeba będzie tak zacząć. Natomiast to jest realny problem, bo Ukraińcy nacierają na pola minowe, Ukraińcy nacierają na przygotowanie linii obrony i muszą się gryźć o każdy centymetr terenu. Trudno im zniszczyć zaplecze, starają się to robić, ale co jest jeszcze mi się wydaje kluczowe, poza tym, że nie mają przewagi w powietrzu, to nie mają też przewagi w ilości artylerii. Ta sytuacja się wyrównała przez to, że Ukraińcy oszczędzali dosłownie amunicję artyleryjską i też dużo sprzętu dostali. To też trzeba powiedzieć, że dużo nowego sprzętu jest teraz na południu. Ale jednak mimo tego wszystkiego, to jest dalej sytuacja, w której te siły są w miarę wyrównane, jeśli chodzi o artylerię. Może z lekką przewagą, jeśli chodzi o Ukraińców. To opieram się na tym, co mówią mi żołnierze, którzy tam są, ale jednak to nie jest przewaga jakaś miażdżąca, taka odczuwalna. Raczej siły są wyrównane. Więc tutaj po pierwsze nie ma przewagi w powietrzu, nie ma przewagi w ilości artylerii, środków, które porażają zaplecze. Siły może i są wyższe ukraińskie, natomiast no, walą trochę w głową w mur i muszą ten mur rozbijać. No i to wszystko prowadzi do tego, że mamy tą ofensywę taką, jaką mamy. Mateusz, tylko ja się jeszcze cofnę do tematu, który poruszyłeś minutę temu, no bo z jednej strony mówisz, że rozmawiając z przeciętnymi ukraińskimi żołnierzami, że oni oczekują po prostu zakończenia tego konfliktu, ale z jednej strony mamy wypowiedź czy pana Podolaka, czy Załęskiego, który mówi, że nie ma żadnych negocjacji z Rosją, dopóki tereny okupowane nie wrócą do macierzy, czyli nie wrócą do Ukrainy. Takie jest oczekiwanie społeczne, w większości społeczeństwa. I to nie wynika, ja bym był daleki od tego, że to wynika z jakiejś zachłanności Ukraińców. To raczej wynika z tej świadomości tego, że jeżeli te tereny nie zostaną odzyskane, no to o co była ta cała wojna? To przypomnijmy, Kijów został zabezpieczony, spod Kijowa Rosjanie się wycofali na początku kwietnia. Nawet pod koniec marca już pierwsze ruchy wycofywania się, przecież Bucza 30 została zajęta chyba, czy 31. 2 kwietnia to ja już byłem w Buczy zeszłego roku, więc Kijów był odbezpieczony już wtedy, zabezpieczony też od północy, Czarnobyl też już zaraz po chwili był też pod jakby ukraiński i zagrożenia dla państwowości ukraińskiej jako takiej nie było. Od tamtej pory trwa walka o to, żeby odzyskać terytoria okupowane przez Rosjan. Terytoria, na których Rosjanie dopuszczali się zbrodni wojennych, aresztowali ludzi proukraińskich, często ich torturowali, przetrzymywali w piwnicach, razili prądem. Byłem, widziałem, we wszystkich miejscach, w których byłem, zdarzały się takie przypadki. Przede wszystkim obóz charkowski, okolice Izumiu, te wszystkie groby masowe tam, ale też Chersoń przecież też na dużą skalę takie rzeczy się działy. Wszyscy o tym, jakby może nie wszyscy, ale ludzie... Jak tam jechałeś, no to zawsze trafiałeś na takie historie. I teraz o to walczą Ukraińcy. No i teraz mamy im powiedzieć nagle, że mają negocjować i co? Część tych terytoriów nie wyzwolić? No
ludzie są zmęczeni, ekonomia jest w tragicznym stanie, to też trzeba sobie powiedzieć. Tam to, że w Kijowie to wygląda wszystko w miarę podobnie jak w Warszawie, to jest jedno, ale to jest Kijów, takie światełko w tunelu. Zachód Ukrainy też wygląda w miarę okej, ale bieda jest wszechobecna. Problem, ceny poszły na tyle w górę, że mimo, że w Polsce przecież jest inflacja, no to ubrania są tańsze w Polsce niż w Ukrainie. No umówmy się, a jak się zarabia w Ukrainie? Przypomnę, że tam emerytura minimalna to jest 320 zł. Nie da się wyżyć, w sensie bardzo trudno jest wyżyć za te pieniądze, które mają tam emeryci i też za te pieniądze, które zarabiają tam ludzie. Gospodarka się skurczyła więcej niż połowę, trudno powiedzieć jak dużo. Wyjechało kilka milionów ludzi, albo jest pod okupacją, albo uciekło, albo zostało, wyjechało, bo zostało przez Rosjan w okupacji, wyjechało jakoś, uciekło do Rosji przez Rosję, bo też takie prawdopodobnie 1,5 do 2 milionów ludzi takich jest. Więc ten kraj jest w rozsypce, no ale mimo wszystko walczy i ci ludzie, którzy tam walczą, oni chcą walczyć tam do osiągnięcia jakiegoś sukcesu, a nie do zawieszenia tej wojny, żeby ona znowu się zaczęła. W Ukrainie jest pogląd, moim zdaniem słuszny, że jeżeli Rosja nie poczuje, że oberwała, że ta wojna została przegrana, to Rosja ponownie zacznie wojnę, bo w Rosji są bardzo szerokie ruchy nacjonalistyczne. Wśród z tych ruchów wywodzi się między innymi nasz słynny pan Pierożyn, jak to niektórzy mówią, a tak naprawdę Jewgenij Prygorzyn. Ktoś go też prawdopodobnie kryje w tej Rosji, to już jest inna rzecz. I nie mówię tutaj o akcie seksualnym, tylko raczej mówię po prostu o tym, że ma osłonę kogoś z bezpośredniego otoczenia Władimira Putina, bo dalej żyje, mimo tego, co zrobił. I to pokazuje, że w Rosji wcale, nawet jakby Putin odszedł, to wcale może nie być tak, że nagle się wszystko skończy, tylko może być tak, że ktoś jeszcze gorszy dojdzie do władzy. Jeżeli sobie wyobrazimy, że nagle prezydentem Rosji zostaje na przykład syn Patruszewa albo sam Patruszew, czyli były szef FSB, to sytuację będziemy mieli tak samo trudną z Rosją, my jako sąsiad też, albo i gorszą niż mamy w tej chwili. Więc Ukraińcy myślę, że zdają sobie z tego sprawę, zwłaszcza kierownictwo wojskowe i polityczne Ukrainy i oni wiedzą, że dalej muszą tą wojnę kontynuować. Natomiast jest tutaj problem sojuszników, którzy już chcą pokoju i nie rozumieją, dlaczego ci Ukraińcy biją się o ten Donbas. Przecież my negocjujemy pokój i zrobimy tutaj drugą Koreę. No nie wiem, czy zrobimy. Jakby Ukraina ma doświadczenie zupełnie inne. Ukraina ma doświadczenie, że ktoś jej obiecał w latach 90. na jej początku i to ci sami sojusznicy, którzy ją teraz wspierają, że oni będą mieli bezpieczeństwo, jak oddadzą broń atomową. A efekt jest taki, że oni teraz mają wyniszczającą wojnę, w której giną tysiące Ukraińców. I nie wiadomo, czy ta wojna się zaraz nie skończy. Ukraina też ma doświadczenie tego, że jak się zaczęła wojna o Donbas, to nikt jej nie wsparł, tylko kazano im się Ukraińcom się dogadywać. To jest pewnego rodzaju trauma, tak bym to określił. I dlatego Ukraińcy wiedzą, że muszą jak najszybciej te terytoria odzyskać. Bo jest lęk, myślę, że polityczny jest lęk, że ktoś powie, że zakręca kurek z pomocą. A Ukraina, ta wyniszczona ekonomicznie Ukraina, nie mająca fabryk, bo jak tylko jakaś fabryka się pojawia i ktoś, nie daj Boże, się o tym dowie i agentura rosyjska, która prężnie działa w Ukrainie, czego mam przykład, samo to wysadzenie tamy w Nowej Kachowce jest przykładem, jak prężnie dalej działa wywiad rosyjski w Ukrainie. To wszystko świadczy o tym, że no bez pomocy Zachodu Ukraina się nie utrzyma, bo nie ma gdzie produkować tych czołgów. Bo jak tego produkować, to przylatują tam rakiety Cruise. No tylko wiesz, Mateusz, ja się zastanawiam tak, miesiąc temu ekscytowaliśmy się artykułami dotyczącymi właśnie myśliwców F-16, o tym, że coraz więcej państw zgodziło na szkolenia ukraińskich pilotów, mieliśmy już jakieś tam nawet podawane daty dostawy tych maszyn, a teraz słyszymy od prezydenta Załęskiego, że on nawet jeszcze nie otrzymał harmonogramu szkoleń ukraińskich pilotów. Tutaj na naszym terenie zamieszanie wokół zakładu serwisowego, który miał od miesiąca już funkcjonować wraz z niemieckim Rheinmetallem, czyli ten serwis czołgów Leopard. Skąd ta opieszałość z Zachodu? Czy rzeczywiście elicie zachodniej, mowa tu chociażby o naszych zachodnich sąsiadach Niemczech, zależy na tym, żeby ten konflikt właśnie tlił się, czy jednak dążą właśnie do takiego pokojowego powrotu z Rosją do interesów? Tak, najpierw trzeba powiedzieć sobie wprost, bo ja niedawno pisałem tekst na temat amunicji i tego, ile zużywamy amunicji w trakcie pokoju na przykład i kraje średniej wielkości w Europie. I proszę Państwa, w trakcie tej kontrofensywy, która się rozpoczęła, Ukraińcy zużywają więcej amunicji artyleryjskiej jednego dnia niż zużywa, i niż zamawia jeden średniej wielkości kraj typu Węgry, Czechy w środkowej Europie na rok. Żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, jak intensywne są walki w Ukrainie. To jest jeden dzień, a tutaj mamy rok, za potrzeby roczne armii jakiegoś średniego kraju. Tam nawet, jak zależy, jak by się na to patrzyło, ale w tych najbardziej intensywnych dniach
to i Polska by też dziś się w to weszła. Jeśli, no wiadomo, że my jesteśmy w trakcie pokoju, to są inne zapotrzebowania poligonowe po prostu. Natomiast no, siłą rzeczy, i o tym wielu ekspertów mówiło, i nawet Komisja Europejska się wypowiadała w tej kwestii, a naprawdę Komisja Europejska, jeśli chodzi o wojnę, to nie jest jakoś specjalnie, mam wrażenie, zaangażowana, jeśli chodzi o to. No była oczywiście pomoc, ale powiedzmy, że oni nie są ekspertami od tego, a nawet Komisja orzekła, że te potrzeby są o wiele większe niż możliwości produkcyjne w krajach unijnych. Jeżeli chcemy mieć pokój, my na przykład, Polacy, bo u nas też była afera z tym, że fabryka prochu, która miała powstać jakiś czas temu, już produkować, bo mieliśmy też Ukraińcom pomagać i tak dalej, niestety ona dalej nie istnieje i tam też były zmiany w kierownictwie i tak dalej. To niedawno o tym było głośno medialnie. Jak Państwo chcą, to po prostu wystarczy poczytać po prostu o fabryce prochu, która nie powstała, wpisać sobie w Google. I to jest problem. Natomiast to, że my jako kraje pokojowo nastawione, które od 30 lat nie uświadczyły wojny w Europie poza wojną na Bałkanach, a ta wojna miała trochę inny charakter, bo jednak była, no, to była wojna między krajami, które wywodziły się z jednego kraju. To, że była to federacja w pewien sposób, to jest jedno, ale drugie to, że to jednak był rodzaj wojny domowej do pewnego momentu. Też wojny narodowo-wyzwoleńczej, choćby u Chorwatów, ale czy u Bośniaków, choć nie chcę wchodzić jakoś za bardzo w Jugosławię, chociaż się tym interesowałem bardzo, ale tym bardziej będę płynął z dygresjami. Natomiast od tamtej pory nie mieliśmy wojny taką na pełną skalę i nie jesteśmy przygotowani na te potrzeby tego konfliktu pełnoskalowego. Rosjanie są. Rosjanie byli w wojnie od II wojny światowej, byli zaangażowani w każdy konflikt w ten czy w inny sposób. Przypomnę, że nawet w wojnie w Wietnamie byli instruktorzy rosyjscy i wywiadu wojskowego rosyjskiego, zresztą nie tylko wojskowego rosyjskiego, bo polskiego też, ale zależnego od Rosji. Oni mieli wojnę w Gruzji ostatnio, oni mieli wojnę w Czeczenii, która najpierw była wojna, a później wieloletnią okupacją, połączoną też z eksterminacją części narodu czeczeńskiego. Oni mieli wcześniej wojny, które wspierali na Kaukazie, Karabach. No po prostu siłą rzeczy możliwości, produkcja rosyjska, ilość fabryk, możliwości, składy, magazyny i to, jakiego używają sprzętu Rosjanie, często sowieckiego, w większości sowieckiego, gdzie mieli nieograniczone możliwości składowania tej amunicji, to im daje przewagę, bo oni dalej to mają, wyciągają to z odmętów swoich magazynów w różnych częściach. No Rosja jest największym krajem na świecie, umówmy się, jeśli chodzi o powierzchnię. Ma po prostu inne możliwości niż mała, biedna Ukraina. A Europa nie była nastawiona. No zobaczmy, co Niemcy zrobili. No, oni totalnie nie dofinansowywali swojej armii. Ich armia wygląda śmiesznie, patrząc na potencjał gospodarczy, jaki ma ten kraj. Jakie mają możliwości Niemcy, jaki eksport mają, jeśli chodzi o uzbrojenie, a jakie możliwości ma ich armia. I to jest problem, dla którego ten sprzęt, to jest jeden z podstawowych problemów, dla którego no niestety jest pewnego rodzaju opieszałość. Drugi problem, moim zdaniem, to jest kwestia polityczna. Stany Zjednoczone weszły w tą wojnę, ale tam też są dwa stronnictwa, Jastrzębi i stronnictwo bardziej pokojowe, które już by chciało tą wojnę zakończyć. Nie jest tajemnicą, że choćby Jack Sullivan, który o tym wprost też mówi, czyli szef po prostu wywiadu, jest stronnikiem tego, żeby jak najszybciej zakończyć tę wojnę. Stany Zjednoczone patrzą na Rosję przez pryzmat interesów. Oni mają żywotny interes w tym, żeby prowadzić rywalizację z Chinami. To się dzieje, to trwa. Rosja jest jakimś graczem w tym wypadku. Im by było najwygodniej, gdyby się zmieniła władza na Kremlu i gdyby Rosja zwróciła się pozytywnie w stronę Zachodu, a negatywnie w stosunku do Chin i żeby można było jakoś Rosję przeciągnąć na swoją stronę. Natomiast rozpadnięta Rosja to jest to, czego się Stany Zjednoczone najbardziej boją, nie tylko Stany, bo także Zachód Europy. Dlaczego? Dlatego, że Rosja ma największe zasoby broni jądrowej na świecie chyba, tak oficjalnie już praktycznie. No, ma bardzo dużą ilość głowic. I sytuacja, w której Rosja się rozpada, dochodzą do władzy jacyś wataszkowie, no to efekt jest taki, że ktoś bardzo nieodpowiedzialny mógłby się znaleźć z głowicą. No i tego się naprawdę na Zachodzie ludzie i politycy, mówię o politykach, o kierownictwach krajów, boją. O tym mówił choćby prezydent Bush jeszcze w latach 90. Dlatego zabierano Ukrainie broń jądrową między innymi, bo uznano ją za kraj niestabilny, że tam może dojść do władzy ktoś, kto jest niestabilny i może spróbować korzystać z tej broni. Zawsze była taka doktryna, że raczej nie chcemy, kraje, które mają broń jądrową, nie chcą, żeby więcej krajów miało broń jądrową. Więc tutaj siłą rzeczy to jest jeden z powodów, dla których
Stanom Zjednoczonym nie zależy na tym, żeby Rosja nagle się rozpadła na kawałki. I okazuje się, ja jestem przekonany, że Stany Zjednoczone wiedzą na ten temat więcej niż my, niż zwykli ludzie. No, to, co się wydarzyło, pucz Prygorzyna, on pokazuje, że Rosja jest niestabilna wewnętrznie. Ja jestem w stanie się założyć, proszę Państwa, że my o tym się dowiedzieliśmy w momencie puczu Prygorzyna, czy zaczęliśmy się tego domyślać 9 maja, kiedy zaczęły się, kiedy patrzyliśmy na paradę, na której nie było czołgów i było wiadomo, że z jakiegoś powodu Putin nie chce tych czołgów, czyli pewnie, że się boi armii na ulicach, bo jest niepewny tej armii, bo były takie teorie i one okazują się słuszne teraz. Natomiast kierownictwo Stanów Zjednoczonych o tym wiedziało, kierownictwo Izraela o tym wiedziało. Kraje, które mają zaawansowany wywiad wojskowy albo wywiad cywilny, zagraniczny, one wiedziały o pewnych rzeczach. I myślę, że po prostu to jest jeden z powodów, dla których Stany Zjednoczone tak opieszale teraz dostarczają broń, że oni się boją, że w pewnym momencie może dojść do tego, że będzie jakiś pucz w Rosji i się wszystko rozsypie i wtedy... Ukraińcy bardzo by tego chcieli. My byśmy tego chcieli, proszę Państwa. Bo ja myślę, że gdybyśmy zrobili sondę, gdybym teraz wyszedł w Warszawie i zrobił sondę, czy chcesz rozpadu Rosji, to myślę, że zabrałbym przeważającą odpowiedź tak. I dlatego mówię, że my byśmy chcieli. Ja bym tego chciał osobiście, tak Państwu powiem. Żeby się zmieniła przede wszystkim władza w Rosji, żeby przestała być ta zbrodnicza republika służb, jak ja to mówię. Czy nie wiem, dyktatura służb specjalnych. Natomiast to sprawia, że totalnie byłoby nieprzewidywalne, co się wydarzy w tej części Europy. No i Mateusz, ja cię jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, bo trwa kontrofensywa, oczywiście ta zbrojna, militarna, ale od samego początku tej wojny trwa też kontrofensywa informacyjna i Ukraińcy tą wojnę wygrywali. Oni ją prowadzili wręcz perfekcyjnie. Ten przekaz idący z ukraińskich mediów, z ukraińskiego rządu, ale także z ukraińskiego internetu był genialny i do tej pory mam wrażenie, że robią to perfekcyjnie. Mam jednak wrażenie, że od jakiegoś czasu ta sytuacja się trochę odmienia i czy my dzisiaj, wspomniałeś o tym, jak długo Rosja prowadziła wojnę, ale warto też chyba wspomnieć, jak długo Rosjanom wpojano tą wojnę do głów. I czy dzisiaj raz, że w Rosji wprowadzano ten nastrój wojenny przez lata, a z drugiej strony na zachodzie Europy żyliśmy wiecznym pokojem i szczęśliwością naszego kontynentu, dzisiaj nie odbija nam się po prostu czkawką? No to na pewno, No, wierzenie w to, że się nagle, że wszyscy nagle są pokojowymi nacjami, no to jest śmieszne i to i jakby wiele mieliśmy takich rzeczy, które były bardzo życzeniowe. Jeżeli mówisz komuś w życiu prywatnym, że ktoś sobie coś za dużo wyobraża i myśli życzeniowo o pewnych swoich planach na przyszłość, to widać to jak na dłoni. No jak inaczej ocenić na przykład część polityki emigracyjnej, choćby Francji, która jej się teraz odbija czkawką i o tym już mówią, już praktycznie wszyscy zaczynają mówić. Jak inaczej ocenić właśnie tą politykę, no niestety, ale politykę zbrojną części Europy. Bo oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że Niemcy czy Francja mają inną perspektywę, bo Niemcy i Francję od Rosji oddziela Polska. I to jest właśnie ta różnica, którą my też musimy jako kraj pojąć, że no niestety, ale my jesteśmy tu. My mamy 300 kilometrów od tego miejsca, w którym się znajduje, do granicy z Białorusią i za tą granicą jest teraz Jewgenij Prygorzyn i jego ludzie. I ja bardzo lubię na przykład tą okolicę, w której teraz jestem i nie chciałbym, żeby tutaj byli Wagnerowcy, bo widziałem, co Wagnerowcy robili pod Kijowem i te dzieci, które sobie tutaj krzyczą, to tych dzieci by tutaj nie było, gwarantuję Państwu, one by nie żyły, bo widziałem takie obrazki pod Kijowem, naprawdę samochody z napisem dzieci rozstrzelane przez buriatów czy Wagnerowców i co? No tak to wygląda, bo jak się zaczyna wojna, to się wszystko całkowicie diametralnie zmienia. Więc moim zdaniem to, co powiedziałeś, tak, zdecydowanie Zachód był krótkowzroczny, jeśli chodzi o politykę. Przede wszystkim nie zauważył tego, czym jest Rosja. Z niewiadomego dla mnie powodu. Nie znam przyczyny tego. Możliwe, że po prostu im się wydawało, że to jest takie bardzo krótkowzroczne myślenie ograniczonych ludzi, że jeżeli my jacyś jesteśmy, to też inni są tacy sami jak my. No i no to wszystko fajnie, tylko zaczyna być kłopot, kiedy się okazuje, że nikogo nie interesuje w Rosji, że Die Welt, że Springer, że The Sun, że Le Figaro i wszystkie inne wielkie tytuły będą pisały o tym, że Rosja otoczyła wielkie miasto, ostrzeliwuje je, bombarduje i zabija dzieci. No bo w Rosji nikogo nie obchodzi. W Rosji
media, Rosjanie nie mają mediów, Rosjanie mają aparaty propagandy od 20 kilku lat. Od momentu dojścia do władzy Władimira Putina ta pętla medialna się zaciskała. My narzekamy na TVP, no ale my mamy jakiś wybór. To TVP ogląda 30% ludzi na przykład gdzieś i ludzie wybierają. A tam nie ma czegoś takiego, tam jest tylko propagandowa telewizja. I tutaj się nie da z tym wygrać. W sensie i ci ludzie siłą rzeczy, część tego społeczeństwa chłonie to. Więc no, to było bardzo krótkowzroczne. I teraz my też musimy się zastanowić, czy Ukraina nie ma racji w pewnym sensie, że jeżeli się nie osłabi tej Rosji, jeżeli się jej nie zafunduje prawdziwej klęski, czy to nie jest w naszym interesie, żeby wspierać Ukrainę, żeby zafundowała tą klęskę i coś się jednak w tej Rosji przewróciło. No bo jeżeli społeczeństwo jest pojone od 20 lat propagandą prowojenną, Łukaszenka z kolei Białorusi mówi o tym, że Polska jest największym po prostu wrogiem Białorusi. Zresztą o Polakach też tak Rosjanie mówią, poza Ukrainą w tej chwili, oczywiście i Stanami Zjednoczonymi, ale my jesteśmy gdzieś tam w trójeczce albo przynajmniej w piąteczce. Na podium stoimy na pewno. Tak, tak, tych krajów najbardziej nielubianych, nienawidzonych i tych nacji. Narodów, to jeżeli tak jest, no to możemy się spodziewać, że jeżeli wojna zostanie delikatnie przegrana przez Rosję, Rosjanie czegoś nie osiągną albo osiągną jakieś małe sukcesy, no to społeczeństwo będzie popierało jakiś kolejny wysiłek wojenny. Bo to społeczeństwo jest zupełnie inaczej zbudowane, jest zupełnie inne od społeczeństw zachodniej Europy, czy od naszego społeczeństwa i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Rosja jest zagrożeniem. To jest trochę tak jak z recydywistą, który popełnił kilka morderstw, my się zastanawiamy, czy go wsadzić do więzienia, czy nie. Może go wypuścimy na ulicę, może on się poprawi. No albo kogoś zamorduje. I trochę tak jest z Rosją. No była Gruzja, była Czeczenia, teraz jest Ukraina, wcześniej był Afganistan i była Syria po drodze. Są interesy rosyjskie w Afryce, gdzie razem z Chinami Rosjanie robią przewroty i w ogóle zdobywają surowce i Wagnerowcy tam robili jatki niezwykłe w niektórych miejscach, wystarczy się trochę zainteresować, ale to też nie dociera do głównych mediów. Też jest to niebezpieczne relacjonowanie tego, bo też trzeba pamiętać, co się działo z dziennikarzami rosyjskimi, którzy próbowali coś relacjonować gdzieś na początku panowania Władimira Putina. Tutaj przypomnę panią Politkowską świętej pamięci. I no po prostu, my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ta wojna zmieniła wszystko, ale jeszcze odnosząc się do tego, co ty powiedziałeś i do tego twojego pierwszego pytania, ja mam wrażenie, że jest część krajów europejskich, które jeszcze dalej liczą na to, że może coś się da zostawić z tego porządku przedwojennego, że może jednak będzie można za jakiś czas robić deale i interesy, bo inne kraje, w odróżnieniu od Polski, my to raczej chyba tego nie do końca to potrafimy, dyplomatycznie głównie opierają się na robieniu interesów i deali. No tak na tym polega polityka zagraniczna zasadniczo, proszę Państwa, tylko są wokół tego jakieś szkoły stworzone, między innymi Rosjanie mają szkołę swoją dyplomatyczną i sposób, w jaki oni się zachowują. Proszę spojrzeć na to, jak się zachowuje choćby no osoba przeze mnie bardzo nielubiana, ale ambasador rosyjski w Polsce, w Warszawie, jak on krąży, żeby z jednej strony nie swoich mocodawców w Moskwie jakoś nie obrazić, ciągle przedstawiać ich linię, a z drugiej strony, żebyśmy go nie wyrzucili, bo on coś powie naprawdę no już tak obrzydliwego, że już będziemy musieli jakoś zareagować i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że niestety ale część krajów zachodnich jeszcze by chciał, albo przynajmniej część polityków w tych krajach, jakieś takie jest lobby też pewnie biznesowe, które by bardzo chciało wrócić do tego okresu, kiedy można było spokojnie robić te interesy z Rosją, no bo Rosja to jest po prostu no, miejsce, gdzie są surowce, są pieniądze, olbrzymi rynek zbytu, towary luksusowe, no Rosja ma możliwości. Wiesz, Mateusz, ja to się jeszcze zastanawiam nad jednym, bo mamy przecież miliony Rosjan, którzy mieszkają na Zachodzie i my przez ten rok nie obserwowaliśmy jakichkolwiek nawet małych demonstracji przeciwko polityce Federacji Rosyjskiej. Mało tego, tam w Niemczech się zdarzały manifestacje poparcia dla Władimira Putina, więc osoby, które były tu, urodziły się na Zachodzie, były tutaj wykształcone, też gdzieś ten mit wielkiej Rosji mają nadal w głowach, wpojony chyba przez dziadków i niestety nie obserwujemy jakiegokolwiek sprzeciwu szarych Rosjan wobec tej polityki. Mateusz, na koniec jedno jeszcze pytanie. Wiem, że to będzie trochę wróżenie z fusów. Jak myślisz, ta ofensywa będzie jeszcze trwała? Czy my możemy spodziewać się jakichś większych sukcesów, które chociaż miałyby być zapowiadane przed szczytem w Wilnie?
Ja jeszcze tylko do tych Rosjan, to wiesz co, ja mam wrażenie, że jest część Rosjan, którzy nie chcą Putina zdecydowanie i ten pucz Prygorzyna i to machanie flagami Wagnera to pokazały, natomiast ci ludzie albo chcą jeszcze ostrzejszej polityki imperialnej, albo właśnie chcą całkowitego zakończenia tej wojny i jest na pewno część ludzi, która tego chce w Rosji, tylko oni się boją, oni się po prostu boją swoich służb, bo one są liczne i to się kończy w Rosji źle. A odpowiadając na pytanie, jeżeli się wypowiadasz negatywnie o władzy, to się kończy źle, ja to też wiele razy słyszałem od Rosjan, którzy uciekli z Rosji. A wracając do kwestii kontrofensywy, ja myślę, że Ukraińcy szarpną w najbliższych dniach, przynajmniej spróbują, żeby coś móc powiedzieć tego 11 lipca, natomiast nie spodziewajmy się cudów, bo do cudów potrzeba zużycia rosyjskich odwodów. Na razie one nie zostały rzucone do walki. Ukraińcy, z tego co ja się orientuję, bo ja podkreślam, że ja jestem tylko korespondentem, tylko dziennikarzem, ale jak rozmawiam choćby z polskimi żołnierzami, oficerami, wyższymi oficerami po cichu, prywatnie i pytam ich, jak oni oceniają to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, to oni mówią, że na te dane, które mają, bo oczywiście nie mają wszystkich danych, ale te dane, które choćby z pomocą białego wywiadu są w stanie zdobyć albo jakieś informacje, które dostają, to Ukraińcy robią to no według prawideł sztuki wojennej. Na tyle, na ile mogą, w tych warunkach, w których mogą. No tutaj sprzeczne z naszymi doktrynami jest to, że zaczęli tę ofensywę bez przewagi w powietrzu. To podkreślę jeszcze raz. Natomiast no i bez przewagi też w tej artylerii. Ale jeżeli ją chcieli zacząć, jakkolwiek, w tym terminie, w którym planowali, żeby coś móc jednak w trakcie tego szczytu powiedzieć, no to chyba niestety trochę też o to chodzi, że oni na tym szczycie chcą pokazać, no dobrze, 159 km², ale jednak zawsze coś i próbujemy i mamy inicjatywę. To my mamy inicjatywę, nie Rosjanie, dajcie więcej pomocy, to ich wypchniemy i skończymy tą wojnę, ona się skończy. No bo co chcecie, Rosjan teraz, chcecie, no nie ma innego wyboru paradoksalnie, no przecież nikt nie zacznie nagle Rosjan. Ktoś musi tą wojnę wygrać, to nie ma. Oczywiście symbolicznie, politycznie już ją wygrali Ukraińcy, no bo obronili swoją państwowość. Nie ma raczej możliwości, żeby ta państwowość została w tej chwili stracona. Natomiast no, gramy też o jakieś takie właśnie kwestie tego terytorium, przyszłości Ukrainy, ekonomii Ukrainy, tego wszystkiego. No i też właśnie zagrożenia dalszego ze strony Rosji. Dlatego oni chcą tak bardzo odzyskać te wszystkie terytoria. Nikt, kto myśli, że Zeleński mógłby teraz siąść do jakiegoś stołu negocjacyjnego i negocjować z Putinem, to chyba po prostu nikt chyba nie był w Ukrainie, kto to mówi teraz w tej chwili. Większość Ukraińców by wywiozła wtedy Zeleńskiego na taczkach. To jest, no jak możecie wymagać od ludzi, którym na głowy spadają rakiety, niedawno na Kramatorsk znów w pizzerii ginęły dzieci, chcecie, żeby negocjować z tymi ludźmi, no to jest nie do zrobienia w tej chwili. Te negocjacje mogą się odbyć, ale to już musiałoby być rzeczywiście, no Ukraińcy musieliby dostać jakiś konkret, a na razie nie mają konkretu. To jest wszystko takie płynne, nawet to wsparcie, nawet to bezpieczeństwo. Niech się zmieni prezydent, niech Trump zostanie prezydentem. No jaki będzie efekt? Zero wsparcia dla Ukrainy. I Ukraińcy też dlatego no, robią choćby tą ofensywę, myślę. Natomiast oni by chcieli konkretów ze strony świata zachodniego. Zeleński powiedział ostatnio na tym spotkaniu, na którym byłem, że on sobie zdaje sprawę z tego, że Ukraina nie wejdzie do NATO w trakcie wojny. To jest oczywiste. Oni sobie zdają z tego sprawę, natomiast chcą mieć jakąś perspektywę. To jest tutaj kluczowe. Chcą mieć jakąś perspektywę bezpieczeństwa. I myślę, że szarpną, że spróbują. Ja wierzę w to, że oni uderzą w innym miejscu, jak tylko będzie taka możliwość i tam przeprowadzą główne uderzenie. Wierzę w to, że to jest trochę analogiczna sytuacja z tym, co się działo rok temu pod Chersoniem, bo tam też po miesiącu walk nie mieliśmy żadnych sukcesów ukraińskich, narzekaliśmy już. Tylko pytanie jest takie, jak duże zaplecze w tej chwili mają Rosjanie, bo wtedy oni mieli bardzo duży problem z rekrutem, oni mieli problem z liczbą po prostu żołnierzy, jeszcze się wtedy nie zaczęła mobilizacja. Tą mobilizację Putin zaczął robić dopiero po tej właśnie kontrofensywie charkowskiej i zobaczymy, czy teraz jest gdzieś miejsce, gdzie jest ta próżnia, jak ja to mówię, gdzie można spróbować się przebić i wejść w taką przestrzeń operacyjną bez przebijania się przez pasy przesłaniania, trzy rzędy fortyfikacji i tak dalej, i tak dalej. No na razie walą głową w mur. I oczywiście mówię, jakieś sukcesy mają, natomiast jest to bardzo, bardzo mozolna ofensywa, ale dalej szybsza niż rosyjska pod Bachmutem.
A o tym, jak będzie przebiegać i jak przebiega ukraińska kontrofensywa, masę informacji znajdziecie na mediach społecznościowych Mateusza, na które odsyłamy i będą w opisie tego filmu. Zapraszamy również na profil twitterowy warnews.pl. Mateusz, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości znowu się połączymy i podzielisz się z nami ciekawymi informacjami z Ukrainy, a Państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, oczywiście. No mam nadzieję, że już następnym razem z Ukrainy, a nie z wakacji. Dzięki.